straszną tremę, bo nie widzę waszych twarzy. Dopiero jak widzę twarze pełne, to rozkręcam się, ale chwileczkę. Więc tak, 20 parę lat, już nie pamiętam, to było strasznie dawno temu, pracowałem w studio filmów rysunkowych w Bielsku-Białej. Pamiętam do dzisiaj adres, Cieszyńska 24. Tak. No ale był czas pracy, jest też czas odpoczynku, czyli jak wszyscy mówią, emerytura. Wychodzi człowiek ostatni raz, strzela drzwiami, jest na ulicy, idzie do domu. No i przez całą tą drogę miałem kawałek do domu. Myśli sobie, co ja będę robił, jasne cholery. No. Wszystko się skończyło. No ale pasja. Słowo pasja nie pochodzi od jakiegoś tam księdza, który powiedział pasja, była tylko Chrystus miał pasję i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy mamy tą pasję. Wszyscy, tylko nie potrafimy jej wskrzesić. Nuda i strach przed nudą, powtarzam wszystkim dokładnie i z osobna, że to jest coś strasznego. Nuda. Nuda zabija nawet zdrowych ludzi. A żeby tego uniknąć, trzeba sobie siąść, można się nawet napić przy tym, a kieliszeczek dobrze robi. No i tak jak było ze mną. Co ja będę robił? Co ja będę robił? Aha, i teraz sobie przypomniałem taki numer. Wracałem kiedyś ze studia, w nocy robiliśmy nagranie jakiegoś filmu, już nie pamiętam nawet. I wszedłem do knajpy, zawsze tak się kończyło, że po przepracowanym dobrze dniu szło się do knajpy, a nazywała się tutaj niedaleko stąd Teatralna. Bardzo dobrze brzmi, blisko teatru, ale ze sztuką nie miała nic wspólnego. Po prostu chlało się tam do spadu. No co było można robić w tym PRL-u? Jeszcze teraz bez pracy. I dosiadł się do mnie jakiś gościu, młody, młodszy dużo. Czy może się napić ze mną, czy może mi postawić? Świetnie. No i ta gadka szmatka. I mówi, czy mogę, już być na ty nagle, czy mogę cię zaprosić do mnie do domu? Wiedz, to jest przypadek. To był przypadek. I poszliśmy do niego. Jeszcze było tak szaro. Chata, właściwie pałac. Weszliśmy, żona zrobiła kolację. I zniknęła. Była piękna żona, nie pamiętam, ale zapamiętam, że naprawdę była piękna. Zmogliśmy jeszcze jedną flaszeczkę. Ona wyszła z jakiejś tam komnaty, bo to był zamek wręcz. I mówi, moglibyście już skończyć, idźcie do piwnicy. Schodzimy do tej piwnicy, patrzę się, piwnica. Ale przechodząc przez tych ileś drzwi, w parze otwartej drzwi, patrzę, jaka pryzma duża stoi, błyskotek taki. Myślę, facet wyrabia jakieś sztukaterie, może medaliki. Ale nic. Wchodzimy do takiej potężnej sali, a tam stół bilardowy, piękny barek, no coś pięknego. Ano, i w końcu kończymy imprezę. Ja mówię, słuchaj, powiedz mi, co to tam jest? Tak mnie to zainteresowało. On mówi, wiesz, no, odzyskuje złoto z radzieckich zegarków. Myślę, no dobrze. No. Ja mówię, a to co to jest? No to są te radzieckie zegarki, te środki, czyli werki. Tak to wygląda. Tu była jeszcze koperta, której nie ma. Te koperty szły na tak zwany przemiał do kadzi, zalewał to wodą królewską, wszyscy chyba znają chemicy, jaki skład jest. I z tysiąca takich kopert, czyli tak, góra-dół, odzyskiwał 10 dekagramów czystego złota. I tak leżało. Ta pryzma mogła mieć tak na oko
z tonę co najmniej. Ja mówię, no tak błysnęło mi coś w głowie. Już kiedyś miałem kilka takich zegarków, coś próbowałem robić. Widziałem dawno, dawno temu w takim magazynie dla plastyków, bardzo drogim, zresztą niedostępnym dla normalnych ludzi, tylko dla artystów. I te trzymał oczywiście facet u nas w studio, żeby się nikt nie dowiedział, co na świecie się dzieje. Ja mu takich kilka tych egzemplarzy, to czasopismo, pamiętam, nazywał się Grafis. Zwinąłem i po latach się przydały. Czasem kradzież pomaga. I tam w tym właśnie Grafisie zobaczyłem kompozycję z części zegarków, z tym, że te części były duże. Ja wziąłem takie to coś, a jeszcze wychodząc do niego z domu, mówię tak a propos, czy by można było, a ile chcesz sobie weź, ile uniesiesz, tak powiedział. No i dał mi taką torbę, torba była naprawdę ciężka, bardzo ciężka. A tam było około 5000 tych werków. I przyszedłem do domu i znowu nuda. Któregoś dnia usiadłem i zacząłem rozkręcać to coś. Wiecie, śrubka tu ma milimetr. Tam trzeba włożyć do niej śrubokręt, mini śrubokręt. Nie ma normalnie takich śrubokrętów. I tak od pierwszego zegarka poszło. Ale sprawiło mi to strasznie dużo bólu, bo ten śrubokręt objeżdżał. Padał mi w różne części palcy. Palce miałem bardzo delikatne, teraz to już jest praktyka, także śladów nie ma. I taki zegarek kiedyś rozkręcałem cały dzień. Dla mnie to było fascynujące, że taki zegarek potrafiła zrobić maszyna, a rozkręcił tylko człowiek. To było fascynujące. I te części, przepiękne te części, nie wziąłem tych części ze sobą, bo bym tu na śmieciu troszkę, ale zostaje taki blat. To jest ten zegarek, po rozkręceniu wygląda tak, to jest blat. Kiedyś robiłem z tego klipsy, znaczy te bisiorki bardzo dobrze szły, ale stwierdziłem, że będę wyrabiał coś innego. Pierwszym moim takim modelem była kaczka. No ja tego, dla dzieci, zrobiłem kaczuszkę. No ale cóż może robić góral niskopienny w takim pięknym miejscu? Skojarzenie od razu się nasuwa. Orzeł. A i to taki niezwykły orzeł, bo twierdzę, że mam przepiękne godło. I od zarania mieliśmy to godło. Pierwsze takie pamiętane przez ludzi to było godło. Do dzisiaj się kłócą naukowcy, czy to jest paw, czy kura. A dla mnie jest zawsze to orzeł, bo pierwszy to był orzeł króla Chrobrego, Bolesława. Na starym dinarze go można gdzieś zobaczyć, jak ktoś odkopie gdzieś sobie dziurkę w ogrodzie, może tam znajdzie. No i więc zacząłem, rysowałem od dziecka prawie, że. Te orły się tam gdzieś u mnie przewijały. Ta lekkość. Jeszcze pomagał mi w tym wyobrażeniu tych orłów gościu, który się nazywał i żył parędziesiąt lat temu, nazywał się Szymon Kobyliński. Był gościu, jeżeli wejdziecie i traficie na to nazwisko w internecie, przepięknie malował i rysował właśnie stare mundury, czaka, szable, konie pięknie malował, rysował. I też orły. Jednego orła od niego oderżałem normalnie po chamsku, bo co, facet nie żyje. No ale idea jest, więc trzeba to kontynuować. I poszedłem tym śladem, zrobiłem orła, którego tutaj mam na sobie. Jest to orzeł księstwa warszawskiego, pardon. Ale to są szczegóły. On zmieniał swoje zależności od burz historycznych, zmieniał swoje jakby natarcie.
miał czasem tak skrzydła zwycięski, był Piastowski, orzeł króla chyba Stanisława Augusta. Ten, którego przyniosłem, to jest orzeł drugiej RP. Może da się go pokazać. Uważam, że przepiękny. To znaczy sam kształt, bo resztę to już jest moja wyobraźnia. I cóż, i zacząłem być, nawet sobie wizytówkę wyrobiłem, napisałem na niej takie coś, że jestem twórcą polskich orłów z radzieckich zegarków. I niech tak zostanie, no co? I co ty jeszcze, co tu jeszcze? No to jest historia. Teraz skończyłem właściwie kolekcję 27 orłów od tego właśnie, od tego pierwszego orła Piastowskiego Bolesława Chrobrego do współczesnego nie, bo on mi tak zalatuje komuną strasznie. Raz miał tą koronę, raz nie miał. Teraz jest tą koroną, ale ona jest taka sztuczna, jakby nie na tym orle. Właściwie faktem, że ten artysta, który malował tego orła, przedwojenny artysta bardzo znany, nie pamiętam jego nazwiska, zrobił go bardzo graficznie, bardzo tak rzeźbiarsko, bo to był rzeźbiarz właściwie z zawodu. I on jest taki bardzo sztywny, sztuczny wręcz. Natomiast te wcześniejsze orły, na przykład Piłsudczyków albo właśnie tej drugiej RP, te orły mają swoją klasę. No zobaczcie, prawda? I zamknąłem tą kolekcję 27 orłów, nazywa się Królewska. I znalazł się nabywca, bierze całą kolekcję i nawet ma w zamiarze, wielkim zamiarze, zbudować pod tą kolekcję pawilon wystawowy, stała ekspozycja. Bardzo dobrze. No to co, znowu zaczyna się, co będę robił? Znowu coś trzeba wymyśleć. I wymyśliłem sobie, że będę teraz robił polskie konie. Wspaniała historia. Nie wziąłem. Możecie zobaczyć sobie na mojej stronie. Robię też konie różne. Nie zrobiłem jeszcze kasztanki, ale podejrzewam, że znajdzie się w kolekcji. Są tam konie głowy, konie w biegu, konie torsy, takie piękne, z głową oczywiście. I zawsze jest to koń, którego można nazwać. To jest na przykład Pepita, która jest tu jakiś koniarz, która była jakby matką słynnego Bandosa. Protektor, to się to mówi? Nie wiem. Nie będę się wcinał w arkana, których nie znam za dobrze, ale też będą podpisywane te konie dumnie z radzieckich zegarków. Też będą polskie konie z radzieckich zegarków, następna seria. I tak, no, a właściwie tak, teraz mogę coś powiedzieć. Słuchajcie, kiedyś w studio robiłem filmy dla dzieci, nie tylko, ale przeważnie dla dzieci. I był tam taki piesek, nazywał się jak? Świetnie. Jest szansa, bo wdowa po Lesławie Marszałku chce wznowić serię. No i wybrała mnie na tego gościa, który to zrobi. Znowu będę coś robił. Nie bójcie się, bo nuda jest straszna, ale nie bójcie się tego słowa. Po prostu idźcie na jakieś fajne spotkanie. Przede wszystkim, co jest ważne, trzeba wyjść czasem z domu. Siedzenie w domu nic nie daje. Pilot i tego. I koniec. I zaczyna się dwa pier, koło się zamyka i koniec. Ale na koniec wam powiem anegdotę taką. Przychodzi baba do lekarza. No i wszystkie tam te
się to mówi, recepty, wszystko zjadła i dalej się źle czuje. I lekarz ją chciał tak pocieszyć, jak to lekarz. My się pani nie denerwuje, sekcja jest, bo wykaże, co pani było. Dziękuję serdecznie.